Dzień dobry Państwu ze słonecznej Warszawy. Jesteśmy nad Wisłą pod mostem. Cezary Dymkowski, telewizja Kali Project. Co tutaj się dzieje? Wydaje mi się, że telewizja Kali Project, tak? Wydaje mi się, że właśnie jakaś siłownia organizuje tu taki zlot street workouterów i kalisteników. Taki odłam gimnastyki, powiedzmy. No i organizują tutaj jakieś wspólne treningi, zajęcia, jakieś są warsztaty, nie wiem, dużo się tu dzieje, naprawdę. Jeszcze nie ogarniam, to chyba się dopiero zaczęło. Bardzo dziękuję za wypowiedź, wracamy do studia i niebawem zaktualizujemy Wam, co się dzieje. Pozdrawiam. A tak bardziej na poważnie, dzisiaj nie ma żadnego meetingu, po prostu Mateuszowi będę prowadził trening personalny, a on jest aktualnie takim fejmem, że wszyscy przyszli oglądać ten trening. Pokazowy trening personalny. Tak, tak. A tak bardziej na poważnie, dzisiaj organizujemy meeting dla społeczności kalisteniki i robimy wielkie otwarcie sezonu street workout. Wspólny trening, let's go. Łopatka mi lewa coś ten. To normalne. To już po treningu? Rozgrzej się. A, no dobra. Siema, ja jestem Zakrzew, nie uczę się na błędach i robię fulla bez rozgrzewki i pewnie się rozpierdolę. Wow. Przyszło dużo osób, robimy kilka atrakcji, na przykład teraz tutaj obok mnie odbywa się trening grupowy, Marcin Falenta prowadzi. Witam serdecznie, tutaj Marcin Falenta, prowadzimy wspólny trening z ramienia Kali Project Gym, jestem trenerem na tej siłowni, wspólny, jest fajnie, dużo ludzi, dużo energii, dużo empatii, to lubimy, jest ekstra, ciśniemy dalej, żeby zrobić formę życiową, dziękuję i do usłyszenia. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, jest git, pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków. Za chwilkę zaczynamy challenge Bring Sally Up, w którym do wygrania będą super fajne nagrody. Mam nadzieję, że wiecie, jak działa Bring Sally Up Challenge. Na komendę Bring Sally Down, Bring Sally Up. Up, dół. Trzymamy w dole, trzymamy w dole. Bring Sally Up, Bring Sally Down. Do góry, w dół. Ciśniemy, ciśniemy, świetnie wam idzie. Do góry, w dół. Dawaj! Dawaj! W dół! To niesamowite! Do góry! Do góry! W dół! Dobra! Mamy trzech zwycięzców, panowie! Zapraszam do mnie! Wielkie gratulacje dla nich, oklaski, bo to był wyczyn! Jesteśmy po konkursie Bring Sally Up. Zawsze tego typu wydarzenia dodają fajną energię, a za chwilę będzie konkurs na najlepsze combo, więc troszkę inny styl. Zawodnicy kategorii freestyle będą się prześcigać, kto ma lepsze combo. 45 sekund każdy wyjdzie, a my ocenimy i wybierzemy zwycięzców. Chciałbym powiedzieć, że ja dalej czekam na swój trening. Tutaj za nami Łukasz, Kura, Maksym robią sety. Zrobiłem nawet jednego z nimi, ale to nie dla mnie. Nie chce mi się tego więcej robić. Kura jest bardzo dziwny. No chodź tu. To zobaczcie, jaki on jest dziwny, co? Straszny cringe. No chciałem powiedzieć, dlaczego jesteś taki dziwny? Wiecie co, bo ja po prostu przyszedłem tutaj potrenować. Myślałem, że będzie jakiś trening. Ogólnie to chyba nie działa, nie? To jest chyba taka atrapa. Jak ci się podoba meeting? No co no, kozacko. Fajnie, złapałeś jakąś zajawkę nową? Szczerze mówiąc, ciężko mi się odnieść, bo lekkiego kacyka mam, ale chętnie bym sobie poćwiczył tutaj z wami. Siema, jak ci się podoba meeting? Siema, jestem pierwszy raz tutaj, właśnie poznałem ekipę, jest zajebiście. Co ci się najbardziej podoba, że jest tak zajebiście? Można poznać ciekawe osoby, też pogadać sobie właśnie o tym świecie tutaj, street workoutu, kalisteniki, powymieniać się doświadczeniami, naprawdę fajnie. Fajnie, super jest. Raz. Dobra, i mam jako być prowadzący, czy...? Dobrze, namówił mnie. Niech mu będzie, ocenimy jego handstanda. Dawaj. Dobra, to zdejmuję koszulkę. Zdejmij koszulkę. Dobra, zgięcie boczne w prawo, delikatne. No barki fajnie otworzone, kontrola jest. Wzrok nie skierowany pomiędzy ręce, tylko za, więc tutaj widać ładny balans. Rotacja w barkach, tak, lewa strona zrotowana do wewnątrz, prawa do zewnątrz. Ogólnie bardzo ładna mobilność, muszę cię pochwalić za to, że zajebiście poprawiłeś to
Bardzo od mocno się teraz ostatnich na tym ostatniego czasu. Też bardzo fajna kontrola, no bo głowa od razu zwrócona i zajebiście. No, cały czas. Jeżeli mówimy o tej symetrii ustawienia, o której pytałeś, to tutaj masz takie same tendencje jak na tym zdjęciu. Nie ma sensu, żebym ci to tłumaczył. No, no cały czas lewa strona zrotowana do wewnątrz, prawa do zewnątrz i zginasz się no na prawą stronę. Może to być związane albo, właśnie tak jak mówiłem, ograniczenie rotacji zewnętrznej w tym stawie ramiennym, lewym, słaby zębaty przedni po lewej stronie, albo coś na poziomie tułowia. Lecimy z konkursem na najlepsze kombo. Mamy pierwszego zawodnika, Grzegorz. Zobaczmy, co to będzie. Siemanko, powiedz mi, co ty jesz, że tak dobrze ci to wszystko wychodzi? Kaszę jaglaną. Kasza jaglana, dobra. Jakieś jeszcze rzeczy? Nie. Czy tylko kasza? Sernik z kaszy jaglanej z przepisu Michała Karmowskiego. Dobra, to już mamy. To musicie jeść, żeby tak robić. Teraz przed państwem Szymon. Szymon, kiedyś udało mi się Szymonowi naprawić bark. Zobaczmy, co się dzieje teraz. Stresuję się przy kamerze. O, siemanko. Jak długo ćwiczycie tutaj kalistenikę? Tutaj? Pierwszy raz. Pierwszy raz? Ja tutaj... w ogóle jestem pierwszy raz. Pierwszy raz. Ale Marysia, ja cię tutaj kojarzę, że ty jesteś bardzo doświadczona. I czy mogłabyś nam zaprezentować jakieś swoje umiejętności? Nie, już robiłam. Wspaniałe to były zawody, nie zapomnę ich nigdy. Bardzo wysoki poziom. Dobrze, że Bombel na chwilę wszedł i ich wyjaśnił, bo już mnie wkurzają ci małolaci, że są tacy mocni. Sami zresztą widzieliście. Występy tego pana rozjebały nam mózg, dlatego zdecydowaliśmy się plasować go w pierwszej trójce najlepszych zawodników. Zawodniku, jak oceniasz wydarzenie? Jak cię dzisiaj no występowało? Chyba najlepsze wydarzenie w mojej karierze, tutaj pod mostem. Jak się ćwiczyło? No zajebiście, jak zawsze. Dziękujemy. Takie spotkania to są dobre treningi. Dziękuję bardzo, lecimy dalej. Kolejny zawodnik, który urzekł nasze serca. Gratulacje. Proszę bardzo, upominki od nas. Jak się czujesz? No spoko. Nie sądziłem, że wygram. Całkiem spory poziom jest. Skromny, widzicie? A
o takich umiejętnościach, coś niesamowitego. Gratulujemy! Janek, zajebiście mordeczko. Dobrze. Street Workout! Git! No i zakończamy ten piękny trening. Co mogę powiedzieć? Zrobiliśmy fotkę grupową, zrobiliśmy kilka konkursów, widzieliście jak to wyglądało. Mamy nadzieję, że za rok powtórka z jeszcze większą mocą. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za oglądanie. Do następnych, siema. Siemanko. Nie ważysz. Siema. Siema, siema. My jesteśmy tutaj z telewizji Bombel Channel. Nie wiem, czy nas kojarzysz? Nie kojarzę, nie oglądam YouTube'a za bardzo. Aha, dobra, okej. Okay. Bo... Kojarzę, żartuję sobie. Dobra, żartujesz. Bo właśnie ja się tak zastanawiam, czy ty coś ćwiczysz? To znaczy, wiesz co, kiedyś trenowałem, teraz to już nie trenuję, ale zamierzam wrócić do treningów. A, no właśnie, bo tutaj są właśnie, widzę, że tutaj świeże twarze się pojawiły i właśnie tak mówię, że właśnie podchodzę do takich osób, które widzę po prostu pierwszy raz właśnie. Ale to dziwne, że mnie widzisz pierwszy raz, bo ja tam trochę trenowałem lat, teraz troszeczkę przestałem. No ale wiesz, no nie wiem, czy tak wyglądam na takiego, co nie trenuje. No bicep siedzi chyba, nie? Nie, no troszkę. Nie, no widzę, że zaczynasz dopiero. Nie, no nie ma co sobie żartować. No co, dzisiaj jesteśmy tutaj na zebraniu trenujących, jest bardzo fajnie. Bombel też za kamerą, który jest bardzo fajnie, trenuje. Zrobił plenchat 10 sekund fullu, więc naprawdę tutaj forma konkretna. Nie, no ja oczywiście żartuję, ja szanuję tutaj całą działalność i w ogóle ciebie jak ciśniesz, więc naprawdę zajebiście, że jesteś z nami dzisiaj na tej... Dziękuję bardzo, no jak najbardziej, ja zawsze na takie eventy z miłą chęcią przychodzę. Co prawda wczoraj była mała imprezka, więc dzisiaj nie jest jakaś tam forma szczytowa taka, jeżeli chodzi o ten, ale i tak sobie potrenowałem z chłopakami, a najważniejsze jest to, żeby się właśnie spotkać, pogadać, powymieniać jakieś tam doświadczenie z osobami, z którymi się zna jakiś tam czas, no bo z niektórymi się znamy tak naprawdę, nie wiem, 7-8 lat, bo startowaliśmy w jednych zawodach, więc naprawdę miło, a to rzadko się zdarza, nie?